Każda dokumentacja techniczna posiada ramkę oraz tabelkę rysunkową. Jest to nieodłączny element każdego rysunku technicznego i głupio by było, gdybyśmy my robili swoje rysunki bez tej ramki. Dlatego nasza ramka, którą sobie teraz narysujemy, będzie według obowiązujących w Polsce norm ISO. Oraz poznamy sobie takie największe podstawy rysowania, no nie? Tak, to będzie taka nasza rozgrzewka przed właściwymi rysunkami. Dlatego na początek włączamy sobie siatkę klawiszem F7 oraz klawiszem F3 przyciąganie kursora do punktów. Najlepiej sobie zaznaczyć wszystkie opcje. Nie będziemy teraz za bardzo tłumaczyli, o co w tym chodzi. Wybieramy narzędzie prostokąt ze wstążki w panelu narzędzia główne. Współrzędne 0,0. Tak. I moja ramka będzie się znajdowała na arkuszu A3 poziomym, który ma wymiary 420x297. O, lekka zwicha, dobra jest. I ta biała ramka to jest nasz arkusz A3. Teraz, żeby szybko stworzyć granice naszego rysunku technicznego, które przeważnie są w każdej ramce, z jaką ja miałem styczność, te granice były odsunięte o 5 mm od granic naszego arkusza. Dlatego narzędzie odsuń, ono się tam tak ładnie schowało, wpisujemy wartość odsunięcia, 5 mm, zaznaczamy obiekt, do którego będziemy się odsuwać. Ja się odsuwam do wewnątrz, tak? Widzimy? Dobra, już mamy jako taki zarys. Teraz tabelka. Przyciągamy kursor do lewej dolnej krawędzi, przepraszam, prawej dolnej krawędzi. W normie jest napisane, że tabelka rysunkowa nie powinna być dłuższa niż 170 mm, ponieważ zależy nam na obszaru roboczym. Moja tabelka ma 160 mm na 51. Pozostaje bez zmian. Teraz przedłużenia tych kolumn trzeba sobie zrobić. No tak. Na szybkiego. Widzimy? Musimy się upewnić, że ta zielona ikonka zamieni nam się w tak jakby kątownik. Bo inaczej linia nie będzie idealnie prostopadła do poziomej linii, a tego byśmy woleli uniknąć. Dobra, teraz sobie zrobimy miejsce na wymiary tolerowane. Tabelka na wymiary tolerowane jest zawsze w lewym górnym rogu. Tutaj wymiary nie są określone, dlatego mamy troszeczkę, mamy rękę wolną. No. A, caps lock naciskam. No przecież. 35 na 26. Ona musi mieć dwa wiersze tytułowe.
I one mają wysokość 6. I kolejne wiersze będą miały wysokość 7, tak, żeby było miejsce na zapis taki wyraźny, jak byk, zapis naszej tolerancji. Tyłki znaczy się. I teraz, żeby narysować linię idealnie po środku, przyciągamy jej do punktu, w którym wyświetli nam się zielony trójkąt, nie? O, w zasadzie w tym miejscu chwyciłem, powinienem tutaj chwycić. Pyk, proszę bardzo. No i jeżeli chodzi o rysowanie ramek, to by było na tyle. Teraz, co jeżeli będziemy chcieli przesunąć tylko jedną linię? Na przykład chcemy sobie stworzyć miejsce, więcej miejsca na podpis, albo na nazwisko, tak? Bo ktoś może mieć nazwisko Brzęczyszczykiewicz. Albo może mieć krótkie nazwisko. Więc po co sobie robić zbędne zapasy, skoro można linię przesunąć? Jeżeli ja teraz będę chciał przesunąć tą linię, tylko i wyłącznie, to się spotkam z takim problemem. Przesunie mi się cały ten prostokąt, chowając miejsce na datę. Dlatego musimy tę linię troszeczkę rozszczepić. A więc, do tego celu używam komendy rozbi. Widzimy i teraz po najechaniu zaznacza mi się tylko jedna linia. Niestety, żeby naszych problemów było mało, po usunięciu tej linii, a na tym przykładzie nie pokażę, może na innym, o, tu powinienem, tak. Po usunięciu tej linii, pod nią pokaże się kolejna. Powinno się unikać takich sytuacji, w których jedna linia najeżdża na drugą, ponieważ są programy oraz maszyny, które widzą te dwie linie i interpretują to jako te dwie linie i to wprowadza w błąd. Niestety źle. Cofnijmy się troszeczkę. Dwie linie w systemach CAD-owskich są niepożądane, bo o ile my tego nie widzimy, że jedna linia nachodzi na drugą, to już komputer jak najbardziej to widzi i będzie... W systemach CAD-owskich powinniśmy unikać sytuacji, w którym linia najeżdża na drugą linię, ponieważ o ile człowiek tego nie widzi, że tam są te dwie linie, to maszyna już zauważy i może dojść do takich dosyć nieprzyjemnych sytuacji albo dziwnych problemów. Dlatego musimy się pozbyć tych wszystkich nachodzących się linii. W tym celu znowu zaznaczam całą tabelkę. A, w sumie, co nam szkodzi, zaznaczmy wszystko. I w tym celu używam komendy overkill. Enter. Tutaj nie mamy na razie na czym się zastanawiać, naciskamy OK. I teraz, jeśli będę chciał usunąć trochę z linii, okaże się, że pod nią już nic nie ma. I o to jak najbardziej nam chodziło. Tak samo tutaj fajnie by było. Tego kawałka jeszcze sobie nie rozbiliśmy. Enter. No, jeszcze dla pewności, co nam zaszkodzi. No. Teraz wszystko nam rysuje. Jest tak, jakbyśmy chcieli. No i teraz ostatni w tym odcinku krok. Najdłuższy i najmozolniejszy to jest wprowadzenie tekstu. A więc unikamy sytuacji, w którym obszar tekstu jest na przykład wprowadzony w ten sposób. Bo jeżeli ja teraz coś tutaj wpiszę sobie i wyrównam sobie środek centrum,
To środek tego, to centrum znajduje się w tym obszarze, który ja sobie wcześniej zaznaczyłem, a nie w środku tej rubryki. Nie w środku tego pola, dlatego podczas wprowadzania tekstu zaznaczamy całe pole i dopiero sobie wtedy możemy pisać. W moim przypadku będzie to nazwa kanału, na którym będzie się znajdował odcinek. Tak, żeby był widok. O! Przesada. No, na 10 wystarczy. A, może jeszcze troszeczkę zmniejszę. W sam raz. No i zaczynamy od dołu, tak jak zaczynaliśmy wcześniej. Na razie to nam wystarczy. Zaznaczam sobie wszystkie te cztery tytuły. Wysokość tekstu. Tutaj stanowczo jest za wysoko. 1,8. Teraz musimy się odsunąć od tej krawędzi o milimetr w dół. Dlatego w Y-ku przesuniemy się na 20. No i x położenia tu trzeba już każdy po kolei o 1 w prawo, czyli 256. Tak, dodajemy sobie 1 mm. Okej. Dobra. No, i teraz wielkość tekstu. Sugeruję, żeby również był na 1,8. 2,5 to stanowczo za dużo. Chyba, że komuś po wydrukowaniu ten tekst będzie wychodził za mały. No to niestety będzie musiał sobie zorganizować tak, żeby ten tekst mu ładnie pasował. I teraz analogicznie jak w poprzednim przypadku przesuwamy wszystko o 1 w prawo. I jeden w dół. I elegancko. Żeby potem nie wracać do tego samego, to mogę jeszcze raz przypomnieć, że te kolumny jak najbardziej są przesuwalne. I tak samo jak tutaj mamy zapas niepotrzebny, przydacie, mogę sobie to odrobinę przesunąć. O, tak powiedzmy 2 mm w prawo. A, może jednak jeden. Dopisze się R do każdej z tych dat.
narzędzie przesuń, zaznaczamy punkt bazowy, tak, włączymy sobie ograniczenie prostopadle i wysuwamy o jeden w prawo. Teraz damy sobie jeszcze wszędzie R, skopiuję sobie. OK. OK. No i to mamy już wypełnione ładnie. Tutaj będzie dosyć łatwo. Do wpisania mamy tylko myślnik. A pod poglądowo jeszcze możemy sobie kilka rzeczy dopisać. Teraz się usunie. I jak wcześniej, wszędzie się ładnie odsuwamy od krawędzi. Rozmiar tekstu. No właśnie. 1,8. Tu nie ma za dużo miejsca. Zmniejszenie czcionki pomoże nam uzyskać trochę przestrzeni. I nie możemy też zapomnieć o podstawie, nie? Czyli podziałka. Tutaj wielkość czcionki nie gra dużej roli. Powinna pasować. Powinna cały ten dół rozmiarowo powinien ze sobą współpracować, aczkolwiek nie jest to zasada.
No to co? Gratuluję tym, którym się udało dotrwać do końca, bo ten odcinek był wyjątkowo długi. W kolejnym odcinku nadamy sobie kolory tej ramce, zdefiniujemy grubości linii oraz rodzaje tych linii, więc poznamy też podstawy menadżera warstw. Także zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka i dziękuję za oglądanie. Cześć! Jeśli chciałbyś spróbować modelowania 3D, mam dla Ciebie dwie propozycje. Pierwsza z nich jest to kurs Inventora na moim kanale. Można tutaj od podstaw nauczyć się obsługi tego oprogramowania. Nauczymy się modelować części, zespoły. Zapraszam do subskrypcji. Jeżeli jesteś związany z branżą budownictwa, na pewno słyszałeś o programie Revit. Zapraszam na stronę bimv.pl, gdzie można utworzyć darmowe konto i korzystać z tutoriali związanych z oprogramowaniem Autodesk Revit.